mam koci zwirek i dwie stare skarpetki. Jak Was interesuje ten patent, to zapraszam do oglądania. Hej! Nie, no jasne, oczywiście, że zabieranie torby żwirku dla kota do lasu to głupi pomysł. Aczkolwiek nie do końca. Znaczy może niekoniecznie torbę. Oczywiście zaproszę Was do subskrybowania i odwiedzania naszych social mediów. Gdzieś tutaj. Oraz do subskrybowania kanału. I słuchajcie, wszystko w zasadzie wzięło się od tego komentarza. I w zasadzie oczywiście, że ten komentarz był bardzo słuszny. Nie wiem, dlaczego w ogóle nie poruszyłem tematu przechowywania ciuchów, jeżeli chodzi o nocne biwakowanie, o nocne hamakowanie. Prawdopodobnie przeoczyłem to po prostu, że to jest w pewien sposób dla mnie oczywiste. I padło pytanie, jak zauważyliście, o buty. I to jest bardzo ważna część garderoby, o którą podczas nocowania w lesie trzeba bardzo dbać. I teraz sytuacja wygląda tak, że oczywiście tam ktoś przykomentował, tylko to był tak napisany komentarz, że chyba samo Google go, czy sam YouTube go wywalił. Natomiast rzeczywiście, jak gdyby buty w worek i do śpiwora. Więc przewidując śpiwór sobie na zimę, musicie go przewidzieć na tyle długi, żeby zmieściło Wam się trochę bagażu w nogi. Musi być odpowiednio dłuższy. Dla mnie w zasadzie śpiwór, który ma... Ja mam 1,80 m, ja wiem, 2-3 cm, więc dwumetrowy 210 cm śpiwór jest wystarczający, żeby upchnąć w nogach sobie coś, a przede wszystkim buty. Bardzo rozsądnym komentarzem było to, że buty wkładamy do plastikowego worka i wkładamy do śpiwora. Natomiast dlaczego wkładamy je do plastikowego worka? I tu odpowiedzi może być parę. Tak, ze względu na to, żeby nie pobrudzić śpiwora. Tak, ze względu na to, żeby wilgoć z butów, czy na przykład śnieg, czy coś, jak gdyby również nie dostała się do wewnątrz śpiwora. I to jak najbardziej są takie słuszne stwierdzenia. Natomiast jest też druga strona medalu. To znaczy, chodzi o to, że buty podczas szczególnie jak gdyby zimowego obozowania muszą być suche. Dlatego, że wilgotny but to jest to samo, co wilgotna odzież i wilgotny śpiwór. Nie zapewnia komfortu termicznego. I tego komfortu zapewniać nie będzie. Jeszcze, jeżeli macie na przykład buty z membraną goreteksową na przykład, to do tego wszystkiego jeszcze ta membrana przestaje działać prawidłowo. I tutaj pojawił się patent, który ja chyba w zeszłym roku wpadłem na to. Znaczy, ja tego patentu używałem do różnych rzeczy, natomiast dopiero wpadłem na to po jakimś czasie, że można to zastosować do butów. Mianowicie osuszacze. To jest taka dosyć pospolita nazwa, natomiast osuszacze oczywiście na wszelkiego rodzaju forach i tak dalej znajdziecie tonę. Jakichś z demobilu wojskowych, cywilnych, outdoorowych, sklepach i tak dalej znajdziecie takie worki z, to się silikat chyba nazywa, w środku. To oczywiście występuje też w różnej cenie, natomiast jak gdyby najłatwiej po prostu zrobić sobie to samemu.
kurczę, postaram się wam napisać, jak to się nazywa, bo nie pamiętam, to jest coś z krzemionką związane. Natomiast to nie, oczywiście nie jest to silikon. Nazywa się to żwirek silikonowy, czy silikon krzemionkowy, to ma jakieś tam różne nazwy, ale najpopularniejsze to po prostu jest wykorzystywane jako żwirek, taki tak zwany silikonowy żwirek dla kotów. Jest to coś, co po pierwsze bardzo dobrze chłonie wilgoć, a po drugie bardzo dobrze chłonie wszelkiego rodzaju zapachy, więc jak gdyby ma dwa zastosowania. I przygotowanie tego jest trywialnie proste. To znaczy po prostu bierzecie sobie dwie skarpety, wsypujecie do tych skarpet trochę tego żwirku. Znaczy, postaram wam się to pokazać, żebyście wiedzieli, jak to ma wyglądać. Prosta sprawa. Bierzecie starą skarpetę, byle nie była dziurawa, i wypełniacie ją żwirkiem. Mniej więcej w taki sposób. Nie, będzie widać? Będzie widać. Tak, żeby ona nie była wypchana na sztywno, żeby dało się ją rozciągnąć, tam profilować i tak dalej, ale jednocześnie, żeby tego żwirku w środku no było dość dużo. Sposób użytkowania. Bo to też nie jest takie proste. Musicie pamiętać, że żwirek chłonie wilgoć. I teraz w momencie, kiedy żwirek, czy ta krzemionka, czy ten silikat, czy jak to by się nie nazywało, chłonie wilgoć. O. I w momencie, kiedy otwieracie paczkę, czy jest to gotowy osuszacz, który przychodzi szczelnie zapakowany, czy jest to żwirek silikonowy, w momencie, kiedy otwieracie paczkę, on z automatu zaczyna chłonąć wilgoć z otoczenia i wyrównywać jak gdyby tą wilgoć ze sobą. Czy on nie jest w stanie, znaczy jest pewna granica wchłonięcia przez niego wilgoci i on więcej nie wchłonie, tak? Chyba że drastycznie zwiększycie wilgoć dookoła silikatu. I teraz w momencie, kiedy wy sobie przygotowujecie coś takiego, no to oczywiście będziecie to przygotowywali w domu, bo nikt nie będzie worka silikonu ze sobą zabierał. Natomiast jak to przygotowujecie w domu, to po przygotowaniu taką skarpetę, jedną i drugą, dobrze jest wpakować w jakiś szczelny worek. Albo na przykład taką torebkę strunową z IKEA, jak się kupuje. To bardzo dobry pomysł, bo po prostu uchroni przed chłonięciem przez ten silikat wilgoci do momentu, kiedy będziecie tego używali. Druga sprawa, oczywiście, to jest po użyciu takiego silikatu, to nie jest tak, że on się nadaje do wyrzucenia. Jego można osuszyć. Osuszyć przede wszystkim poprzez podniesienie jego temperatury. Więc albo jeżeli macie na przykład grzejniki w domu i te grzejniki się rozgrzewają do powiedzmy 50-60 stopni, to możecie je użyć do tego, żeby rozgrzać ten silikat, jak on się dobrze nagrzeje. To wówczas z powrotem zamykamy go do szczelnej torby i on podczas osuszania jak gdyby tą znaczy on wystygnie, a jak będzie stygł, to nie będzie miał możliwości chłonięcia wilgoci z otoczenia, jak będzie szczelnie zamknięty. Lub też na przykład można taką skarpetę ustawić w piekarnik na około 50 stopni, 50, tam 70, no żeby nie przesadzać. I również taką skarpetę z takim silikatem po prostu włożyć do piekarnika, tak? Dobrze by było, żeby to nie było jakiś super syntetyk, żeby to się po prostu nie stopiło i dlatego też temperatura, którą polecam używać do tego, żeby osuszyć taki silikat, to jest w granicach tam powiedzmy 50, no do 80 stopni. Ja rozgrzewałem do około 90 silikat, ale wiem, że miałem osuszacze takie wojskowe i przy 80-90 stopniach to już powoli zaczynały mi te worki pękać, nie wiem dlaczego, od tego silikatu, a tak można spokojnie sobie na 50 stopni włożyć na jakąś tam godzinkę czasu i taki gorący silikat zamknąć w szczelnej torbie, w słoiku na przykład. I wówczas będziecie mieli to gotowe do użycia na kolejny wypad. Jak tego używamy na wypadzie? No jak gdyby bardzo prosta sprawa. W momencie, kiedy idziecie spać, bierzecie buty, zdejmujecie, otrzepujecie je ze śniegu, jeżeli na przykład jest mokro, bo temperatura nie jest powiedzmy, nie wiem, minus 20 stopni, a jest temperatura w okolicach powiedzmy zera, to starajcie się przed pójściem spać, jeżeli macie ognisko na przykład, to te buty troszeczkę podsuszyć. Przed oczywiście pójściem spać, dokładniej otrzepcie ze wszelkiego rodzaju śniegu i możliwie, jeżeli jest to możliwe, w jakiś tam sposób osuszcie je zewnętrznie, po takiej skarpecie do buta i do szczelnego worka. Do szczelnego worka z prostej przyczyny.
W momencie, kiedy śpicie, to jest to, co mówiłem podczas materiału na temat hamakowania zimą, w momencie, kiedy śpicie, wydzielacie dosyć dużo wilgoci. Jeżeli butów nie zamkniecie w szczelnej torbie, to ten silikat będzie wciągał wilgoć, która jest w waszym namiocie, ale jednocześnie nie będzie w żaden sposób osuszał wam butów. Dlatego, że no, nie jest w stanie on wciągnąć tyle wilgoci, którą wy jesteście w stanie wyprodukować w ciągu jednej nocy. Dlatego, jeżeli zamkniecie buty w worku, to pomimo tego, że wy naprodukujecie wilgoci w śpiworze, to wewnątrz worka będzie ten klimat delikatnie suchszy i te buty będą miały okazję się wysuszyć. Zaręczam wam, że jeżeli rano założycie świeże skarpety, albo suche skarpety i założycie suche buty, to dużo dłużej utrzymacie temperaturę stopy niż na przykład but, który włożycie wilgotny na nogę, czyli na przykład po prostu włożony do śpiwora albo włożony do foliowej torby i włożony do śpiwora, bo to nic nie zmieni, bo on włożony do foliowej torby jedyne co to utrzyma temperaturę, natomiast absolutnie nie pozbędziecie się z buta wilgoci, a wkładając silikat do buta macie sprawę, może nie to, że załatwioną w 100%, bo to też nie jest tak, że wrzucicie to do wiadra wody i nagle osuszycie wiadro wody, ale rzeczywiście troszeczkę to pomaga i się sprawdza. O! No, to tyle. Taki prosty, szybki patent. Gdzie mam nadzieję, że patent wam się przydał. Albo przyda. Do czegoś. I będziecie mieli okazję skorzystać. I że wasze obozowanie, biwakowanie, nocowanie w zimie będzie bardziej komfortowe. Do zobaczenia w następnych materiałach. Mam koci żwirek i dwie stare skarpetki. Jak was interesuje ten patek? Kiepsko to wygląda. Dobra.